W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, jakie badania wykonuje kandydat, a jakie osoba, która posiada już licencję detektywa. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i zacznę oczywiście od zapytania mojego widza. Witam, Panie doktorze. Od dłuższego czasu oglądam Pańskie filmy w sprawie multiselektu do służby w policji. Aktualnie kończę szkołę detektywów i pracowników ochrony osób imienia. Chcę uzyskać licencję detektywa, ponieważ sądzę, że posiadanie owej licencji może mi pomóc dostać się do policji. Ale i tak będą potrzebne mi badania, tak psychologiczne, jak i normalne. I w związku z tym jest moje pytanie: czy mogę takie badania u Pana wykonać? Jakie to będą konkretnie badania? Jacy specjaliści z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam, Marcin. Sprawę tych badań reguluje rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 3 listopada 2011 roku o takiej uczonej nazwie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa. I w paragrafie 3, ustępie 1 tegoż to rozporządzenia przeczytasz Badanie lekarskie i psychologiczne osoby ubiegającej się o wydanie licencji detektywa przeprowadzają na jej wniosek. Odpowiednio lekarz-psychiatra, ale który posiada drugi stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatry i psycholog upoważniony do przeprowadzania badań psychologicznych osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub posiadających to pozwolenie na broń. Czyli zapamiętaj sobie, powiedzmy raz na zawsze, ale do zmiany przepisów, że jako kandydatowi na detektywa wystarczy ci badanie psychologa uprawnionego i badanie specjalisty psychiatry drugiego stopnia. W ustępie drugim tegoż to rozporządzenia czytamy dalej. Badanie lekarskie i psychologiczne, ale osoby posiadające już licencję detektywa, czyli jakby powiedzieć następny stopień wtajemniczenia, przeprowadzają odpowiednio. Lekarz, który uzyskał uprawnienia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie artykułu 229, paragraf 8 Kodeksu Pracy, no i tutaj dziennik ustaw z dnia 1998, numer 21, pozycja 94 z późniejszymi zmianami i tak Zwany dalej lekarzem upoważnionym oraz lekarz psychiatra i psycholog, który, o którym mowa w ustępie pierwszym. Czyli, jeżeli jesteś sprytny i pewnie zauważyłeś, że doszedł tutaj jeszcze jeden lekarz, i w sumie badać się będą trzy osoby: uprawniony psycholog, specjalista psychiatry oraz lekarz medycyny pracy. W paragrafie czwartym. Czytamy, że osoba posiadająca licencję detektywa podlega okresowym badaniom lekarskim i psychologicznym nie rzadziej niż na 5 lat, czyli co 5 lat masz tą całą trójcę świętą: psycholog, psychiatra i lekarz medycyny pracy. Oczywiście, wszystkie uzyskane orzeczenia musisz zanieść na policję, jest to po prostu część niezbędnej dokumentacji do uzyskania. Lub przedłużenia licencji, także jak pójdziesz się przebadać, nie zapomnij, aby wziąć od tych lekarzy i psychologów stosowne orzeczenia. Te wszystkie badania oczywiście możesz wykonać w mojej przychodni medycyny pracy, na żernickiej 215 we Wrocławiu. No i jeżeli oczywiście umówisz się pod telefonem 601-775-123, to praktycznie jest to jedna kompleksowa wizyta psychologiczno- Lekarska, czyli dwóch specjalistów lekarzy, no i jeden psycholog uprawniony. Robię to w ten sposób, aby czas tej wizyty był naprawdę ograniczony do niezbędnego minimum, bo w sumie masz ważniejsze sprawy niż tylko badanie się po lekarzach i psychologach. Czyli dzwonisz, umawiasz się, psycholog oraz dwóch specjalistów czeka już na ciebie. Oczywiście, ta moja oferta jest jakaś najbardziej sensowna, jeżeli jesteś z województwa dolnośląskiego, no ale jak przez przypadek wpadłeś do mojego Wrocławia, no nie chcesz mi trężyć czasu u siebie tam na miejscu w swojej miejscowości, oczywiście możesz odwiedzić moją firmę po tym wcześniejszym umówieniu się telefonicznym, czyli 601-775-123. Orzeczenia są ważne na całą Polskę, także zarówno wydawałem na najbliższe osiedle województwa, jak i ktoś tam nawet był kiedyś z białego stoku. Jeżeli oczywiście masz jakieś zapytanie dotyczące badań detektywów, zadaj je tutaj w komentarzach poniżej. No, najwięcej dyskusji toczy się to jednak na moich stronach internetowych. Tam wpadnij oczywiście również poprzez link w opisie do tego wideo. Mówił Darek Kraśnicki, specjalista medycyny transportu, uprawniony do badań detektywów. Także jeszcze raz powtarzam, jak masz ochotę, wpadnij do mojej przychodni medycyny pracy. Jestem naprawdę wiodącą jednostką tego typu na cały Dolny Śląsk. Jest wszystko krótko, szybko na temat, tak abyś swój czas nie marnotrawił u mnie na badaniach, a wykorzystał go efektywnie do swojej pracy.